ale doceniam, że gra próbowała to w jakiś sposób ukryć, żeby była ta doza fantazji, niepewności. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy piątek, godzinę 002, 27 stycznia i dzisiaj troszkę inny będzie gameplay, ponieważ na początek wykonam to, co napisaliście mi w komentarzach, abym zrobił. Czyli ogólnie kwestie, które pominąłem, jakieś tam teleportery, jakieś znajdźki i tak dalej. Zdaje się, że na przełęczy w warandzie w namiocie były jakieś zbroje do wykopania, także idziemy tam i widzimy się już w samym namiocie. Co mi się bardzo podoba w Gothicu Trójce, to to, że ten świat nie ściemnia, zauważcie. Karlen, który mi pomagał no jakiś czas temu w świecie gry, on został, dosłownie jego stan został zapisany i on w czasie rzeczywistym idzie z buta przez świat, a nie na zasadzie, że się teleportuje jakimś skryptem. Ktoś może powiedzieć, że to jest takie... Ty, tu bandyci są? Skip. Ktoś może powiedzieć, że to jest takie... No, na siłę. Ale właśnie to jest dobre, bo czy w Skyrimie, czy w Wiedźminie, czy w jakiejś innej nowej gierce, oni by to zrobili teleportem, o tak, chłop gdzieś ma pójść, pojawia się w drugim miejscu, koniec. A tutaj faktycznie postać figuruje w czasie rzeczywistym w świecie gry, nie teleportuje się, tylko jeżeli coś ma zrobić, to robi to w czasie rzeczywistym. Ty, ale tu nie ma żadnego... To się nie może powtórzyć. Cholera grobów w namiocie. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja po drodze jeszcze jakieś namioty w obozie bandytów ominąłem, bo tu już innych namiotów nie ma. Bo wy mi piszecie na temat zawartości z content moda cały czas, bo każdy rozpatruje content moda jako kanoniczną część rozgrywki, część gierki. Ale panowie i panie, ja nie mam content moda, także proszę się ode mnie odczepić i mi głupot nie pisać. Pisaliście mi również, że ludzie do Nemory, członkowie Nemory, penesy tak zwane, znajdują się w całej okolicy tejże lokacji, czyli tak naprawdę wszędzie tu w krzakach powinienem być w stanie znaleźć kogoś, kto chciałby dołączyć. Ja dobrze pamiętam, że ten mag ognia znajdował się gdzieś mniej więcej w tej okolicy. Ten, którego uratowaliśmy, który musiał całe 10 metrów przebiec tutaj. Ale już widzę, że go w tym miejscu nie ma. No i faktycznie, panowie, kajam się nisko znowu. Dziękuję za te komentarze, bo teleporter był tutaj. Bardzo blisko wejścia i też na widoku, tylko oczywiście skipnąłem. Namiot już mamy ogarnięty. Okazało się, że to był fake. Teleporter ogarnięty. Puchar w chacie z apoteka. I jeszcze wilcza kopalnia, a dokładniej... Rzekomo w wilczej kopalni, w miejscu obok wilczej kopalni mają znajdować się samorodki. I teraz tam się udajemy. Mieliście rację, panowie, ominąłem puchar w chacie z apoteka, ale już to się naprawiło, proszę bardzo. 6 na 12, połowa pucharów w Myrtanie zdobyta. Teraz idziemy do kopalni, w której przypominam, że komu miały być samorodki złota. Także wykonamy ten quest ze złotem i wtedy można oficjalnie rozpocząć odcinek z questami dzisiejszymi. Wy widzicie, co tu się stało? Już pomijam, że wilki zostały zapisane w świecie gry, mimo że byłem tu kilka godzin w czasie rzeczywistym temu. Ciała dalej zapisane, ale dlaczego ten wilk wisi na płocie? O co chodzi? No, i tutaj mamy wilczą kopalnię. Czy tu jest jakaś kopalnia? Ej, coś jest. Ale to nie jest kopalnia, to są jakieś samorodki na ścianie. 6, 8 i to tyle? Do 8. To wszystko, co pozostało. Co pozostało? Iwan. Ale Iwan już nie żyje, zabiłem Iwana. Iwan, taś zamiast tego zabił. Okej, potrzebujesz pomocy. Czy ja mogę mu powiedzieć, że Iwan już dead? Pomów z Samuelem o zniszczonej kopalni. Najemnik Iwan. Dobrze mu, dam ci za to ki. No spoko, czyli pokaż. Mamy 18 bryłek. Czekaj, czekaj. Czyli panowie, czy ja zostałem w tym momencie oszukany przez was? To miała być kopalnia nad kopalnią wilczą. Czyli przypominam, tam były wilki, tutaj jest to, co pozostało z kopalni. Co to już? To jakieś jest fake. Aha, czyli... Dobra, przepraszam. Już rozumiem, bo ta kopalnia nie była wcale naprawiona w momencie, kiedy ja wysłałem chłopców. Teraz dopiero powinna być naprawiona. Bo teraz Samuel wyśle swoje posiłki, czyli obstawę jakichś tam kanciastogłowych. Czyli co robimy? Przespać się do rana, wracamy tam i teraz powinny być samorodki na ziemi? Ty, patrzcie, co się dzieje. Samorodki normalnie leżą wszędzie.
dosyć dziwnie to zorganizowane w momencie, kiedy... Rozumiecie, o co chodzi. Kawałek skały, otwarta ziemia i samorodki się pojawiły. No ale nie neguję logiki Gothica, bo tu logiki nie ma. Ja tylko pozbieram samorodki i powinno być zadanie u... Kurde, już... Nemrok? Nieważne. Zadanie powinno być zrobione, które udostępni mi wejście do, w końcu, świątyni. Jak mógł być zwykły fetch quest tak skomplikowany? Bo oczywiście on był podzielony na kilka podquestów. Pójście tutaj, odblokowanie jakiejś tam jaskini, przyprowadzenie raz niewolników, drugi raz, później zabicie wilków, ale masakra. Mi się to podoba oczywiście, bo to był najbardziej chyba skomplikowany quest póki co w grze. Co też pokazuje, że questy w Gothicu Trójce są raczej nieskomplikowane w większości. Oto samorodki. Doskonale. Na razie wystarczy. Oto twoja nagroda. Braw. Czyli nadal nie mogę wejść. Co? Mogę wejść. Jestem ślepakiem. Chcę przejść, możesz wejść. Tutaj zdaje się są złote talerze do zapierdzielenia. No, nie powinno być to problematyczne, bo wystarczy oczywiście trzymać dystans. Patrzcie tutaj. Stoję przy orkach, ale plecami do nich. W sensie oni są plecami do mnie. Nie ma problemu, czyli zrobimy ten quest dla Loresa. No i parę punktów zawsze wleci tej prostarej wiedzy. Ja mówię, ukończę Gothica raczej takim pure buildem, czyli tej magii. Jeśli coś będzie, to naprawdę drobne ilości, a tak to raczej zwoje. Coś o alchemii. Bo żeby pójść w magię, to znowu trzeba trochę w manę zainwestować. Nie, pieprzyć to. Zbiorą agro, myślicie? Nie zbiorą. To o co chodzi? Jeżeli chłopy w ogóle nie reagują na moje działania, to ja pierdolę. To quest na zasadzie wejdź i weź co musisz. No chyba, że w skrzyniach coś też jest, te misy. I quest polega na tym, że nie jestem w stanie otworzyć tych skrzyń. Proszę spojrzeć. Za ciężkie. Aha. To nawet nie to, że oni agro zbierają, tylko ja nie jestem w stanie... Hej, nie ruszaj tego, Mora! Dobra. Co? Tam demon się pojawił, tej. Wykopaliska, to tam skip. Nie interesuje, gdzie jest Zores. Runak. Jedną na wyprawie na... Ale od jakiej... Idź i sprawdź, co się dzieje. No i to mi się podoba, w końcu jakieś znać grupę poszukującą druidów. W końcu jakieś konkretniejsze questy. Grube. O kurde. Wiecie co? Pierdolić, ja przyniosę mu te puchary. Chyba. Dobra, znajdź dla mnie wszystkie ogniste puchary. Jasne. Shaman Grog chce zdobyć wszystkie ogniste puchary. Ale to jest piękne, bo to jest wątek główny gry, a gra tego nie tłumaczy. Czyli ktoś, będąc nowym graczem giereczki, mówi, wykonam tego questa, przynosi puchary i pierdoli sobie wątek ludzi. Co też jest w porządku, no bo godząc się wykonywać questy orków, już poniekąd godzimy się, żeby oszukiwać ludzi. Znaczy, nie oszukiwać, może zdradzić. Przeszukujemy, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie się znajduje, sprawdzamy. O, i to jest konkret. Znaczy, orkowe wykopaliska. To jest coś, co w końcu ma odzwierciedlenie w rozgrywce. Czekaj, mapy. Orkowe wykopaliska. Ach. Ale to są wykopaliska odnoszące się do całego świata gry? Bo tu są tylko 4. Czyli co, wykonujemy zadania Nemory w tym momencie. Pierwsze zadanie. Pozbądź się orków z farmy na zachód od Trellis. Kto dowodzi Nemorze, to już mówiłem, jak będzie 75 reputacji. Towary z pustyni to już wykonałem. Lobelia zielona. Bo mnie przecież później zjecie, że nie robię power gamingu, przerywam. Już w ogóle były komentarze, że gdzieś tam przerywam questy. Anuluję questy, nie czytam. Panowie. To jest mój sposób na... To jest moje podejście do Gothica i do wszystkich gierek, także... Proszę mnie nie oceniać, dobrze? Bo ja tutaj daję i tak z siebie 110%. No nie umiem lepiej grać, przepraszam, nie jestem jakimś kurde... geniuszem Gothica. Najlepsze jest to, że mi gierkę raz skraszowało i dalej się bije z tymi orkami. Już żeby wam nie skłamać, ta walka to z 5 minut trwa. Bo musiała być zresetowana niestety. Nie z mojej oczywiście inicjatywy, tylko mówię. Wypieprzyło gierkę w kosmos. Zresztą to swoją drogą to był pierwszy crash Gothica, jaki miałem, a już paręnaście godzin w tę gierkę gram. Więc w dzisiejszych czasach Gothic 3 zupełnie stabilny, no mówię. Aż dziw bierze, że w takiej ilości FPS-ów był dosłownie jeden crash. Byli orkowie, nie ma orków.
Czyli co, możemy wrócić do Nemory, poinformować chłopców w Nemorze, że orków już tutaj nie ma, zdobyć Nemolię i być może będzie 75 reputacji. Jestem święcie przekonany, że to jest ta Lobelia. Lobelia zielna, no właśnie. Przy potworach, które... No niby są groźne, ale zobaczcie, że to nie musi mnie nawet atakować. Dlaczego? No bo w Gothicu Trójce agro potworów jest wolne, za długo gdzieś tam się trzęsą, zanim cię zaatakują. To raz, a dwa, nawet jeśli cię zaatakują, to wystarczy, że trzymasz shifta i sobie przebiegasz. Proszę bardzo. Lobelia wykonana. Nie no, mega przyjemne. Bicie tych potworów, niektórych oczywiście, bo tych spamujących może nie. Ale tych takich wolniejszych to jest mega przyjemne, naprawdę. Gothic 3 w ogóle, dlaczego się dobrze gra w Gothica 3? Proszę nie zjedźcie mnie, ale ja uważam, że Gothic 3 ma najlepszy gameplay z całej serii. Po prostu. Nie jest najlepszą grą, być może, ale ma najlepszy gameplay, bo kontrolsy są mega sztywniutkie i responsywne. A to w mojej opinii, i znowu dla mnie, najbardziej się liczy. Daj pogadać w spokoju. Daj pogadać w spokoju? Co to jest za nonsens? Potrzebujemy kosztowności. Nie pierdol, że on skupuje kielichy w jakiejś lepszej cenie, a ja przed chwilą, 5 minut temu w świecie rzeczywistym, sprzedałem moje wszelakie kosztowności chyba w monterze. Piękne rzeczy. On nie ma nic, ale ja mu sprzedam cały mój sprzęt i wiem, co ja będę mieć. 50k golda, także wracamy za chwilę do Trellis. Dokładnie, proszę spojrzeć. Czy to wam przypomina coś? Mi to przypomina questik na dostarczenie złota asasynom. Mam twoją Lobelię. Proszę. No i idealnie, 75% reputacji. Dobrze, mam nadzieję, że... Zobacz. Piękne rzeczy. Zbierając jakieś roślinki, udowodniłem, że jestem godzien ognistego pucharu. Piękne rzeczy, prawda? Logika Gothica 3 w praktyce. Pomów z innymi. Nie ma problemu. Proszę spojrzeć, co wam to przypomina. No jest to taki punkt widokowy na cały obóz, taktyczny punkt, a druga sprawa, że gra go markuje jako bialutki. Inni są na zielono, a on jest na biało. Dlaczego? Bo jest fucking bossem. Powiesz mi wreszcie, kto... To ty. No dobra, dość dla nas zrobiłeś, więc bro. Znaję. Doskonale. Mam. Czy dowódca miałby kwaterę na samym dole obozu? No nie, taktycznie musi mieć na górze, żeby widzieć, co się dzieje. Ale doceniam, że gra próbowała to w jakiś sposób ukryć, żeby była ta doza fantazji, niepewności. To nigdy możesz nam lepiej po... Rozumiem. Cóż, no to mamy problem. A pierdolę. Dobra, oficjalnie to, co powiedziałem, bojkotuję to. Czyli ja, wykonując wszystkie questy, dowiaduję się, że teraz jestem w stanie wykonać questy. Teraz, gdzie ja już wykonałem wszelakie questy w tym miejscu, piękne rzeczy. Wak, 50k. Oto, kto by pomyślał? Co z boskim artefaktem? Dobra, masz go. Ty! Tylko nie mów nikomu, że... Zamknij, jadacz. Amuleta Danosa, ale co wpadło, to 7 reputacji u orków. I teraz pytanie, czy to był questik, te 50k, bo to był, zdaje się, questik. Wszyscy się wtarzacie. W ogóle nie powinno nas... What? To co ja w tym momencie, 50k tak od buły wziąłem? To gdzieś trzeba dostarczyć. Nie wiem, co się wykonało, ale powiedzmy, że zapłaciłem, przepłaciłem zdecydowanie. Ochrona przed ogniem, energią i lodem. Nie było warto. Ale z drugiej strony podkreślam, ja już nie potrzebuję w świecie gry tak naprawdę pieniędzy. Oczywiście zbroję się kupi, ale to w przyszłym odcinku, także trzymajcie się, oszczędzajcie pieniądze.